Na samym początku, przepraszam za mój głos, ale nagrywam to zimą, więc jestem przeziębiony. Myślę, że dosyć ciekawy temat dzisiaj poruszymy, bo od lat ludzie, od lat ludzie fascynują się taką ideą zaawansowanej cywilizacji, która mogłaby poprzedzać naszą cywilizację. No i istnieje coś takiego jak hipoteza sylurska która zaproponowana została przez Adama Franka i Gabina Schmidta w 2018 roku i ona sugerowała, że mogły istnieć inteligentne istoty rozwijające się na Ziemi miliony lat przed homo sapiens. No i pozostaje pytanie, czy nauka w ogóle dostarcza jakichkolwiek dowodów na poparcie tej hipotezy, bo nazwa hipotezy nawiązuje do syluru, czyli takiego okresu geologicznego sprzed około 443 do 419 milionów lat. No, i Frank i Schmidt postawili takie pytanie, że jeśli zaawansowana cywilizacja istniała na Ziemi przed milionami lat, to jakie ślady mogłyby przetrwać do naszych czasów? No, i ich celem nie było wcale udowodnienie istnienia takiej cywilizacji, ale zbadanie, jakie, jak mo, można by to wykryć w ogóle w jakimś zapisie geologicznym. Naukowcy wskazali kilka takich, powiem, potencjalnych wskaźników, które mogłyby świadczyć o istnieniu tej cywilizacji. Po pierwsze, to mogłyby zaistnieć zmiany w składzie chemicznym skał, no i to przykładowo działalność przemysłowa mogłaby pozostawić jakieś anomalia w składzie chemicznym skał. No i takie nagromadzenie izotopów węgla albo um, innych ciężkich metali by dawało, postawiłoby taki duży znak zapytania w tym okresie. Potem mogłaby być na przykład i zmiany środowiskowe, tak? czyli jakaś intensywna urbanizacja czy rolnictwo, które mogłyby wpłynąć na erozję i osady, co też można by wykryć w warstwach geologicznych, albo ewentualnie mogłyby pozostać jakieś artefakty. No i w przypadku długotrwałej obecności cywilizacji można by oczekiwać takich trwałych struktur albo. Oj, przepraszam. Albo. Albo jakiś tam materiałów, takich jak nie wiem, ceramika, czy beton, które w ogóle są odporne na degradację. No i hipoteza sylurska zakłada, że cywilizacja mogła istnieć setki milionów lat temu. Ziemia jest jednak dynamicznym systemem, a procesy geologiczne, takie jak subducja płyt tektonicznych, czy erozja, czy wulkanizm, mogłyby skutecznie niszczyć. Wszelkie ślady większości skał z okresu yy, Syluru i ona została przekształcona, a wiele potencjalnych dowodów zniknęło na zawsze. No i niektóre odkrycia mogłyby sugerować istnienie zaawansowanych cywilizacji, ale nauka zazwyczaj znajduje na to wszystko jakieś takie inne wyjaśnienia, bo na przykład mogły istnieć megastruktury naturalne. Taka formacja jak na przykład Bimini Road na Bahamach, czy struktura Chata w Mauretanii. Często one są przypisywane naturze, no i mimo, że czasem wyglądają na stworzone przez jakąś inną inteligencję. Albo mogłyby zaistnieć artefakty geologiczne, bo obiekty takie jak kula Klerk Dropa, które wydają się mieć sztuczne pochodzenie, zwykle okazują się być produktami naturalnymi tych procesów geologicznych. No i Frank i Schmidt zauważyli, że brak dowodów na istnienie cywilizacji przedludzkiej nie jest praktycznie żadnym dowodem na jej nieistnienie, bo taka, możliwa, taka cywilizacja byłaby możliwa na przykład była krótkotrwała i nie pozostawiła żadnych śladów, albo funkcjonowała w sposób zrównoważony, nie powodując znaczną integrację w środowisko. No i rozwinęła się na powierzchni, która uległa zniszczeniu na różne procesy geologiczne. No i chociaż ta hipoteza sylurska jest, powiem szczerze, fascynująca, to brakuje jakichś takich twardych dowodów na istnienie cywilizacji przedludzkiej. No i naukowcy zgadzają się jednak, że poszukiwanie śladów mogłoby rzucić nowe światło na długoterminowy wpływ cywilizacji na naszą planetę, bo mogłaby na przykład zaistnieć, jeszcze powiem, astrobiologia, tak? Czyli badania nad hipotezą sylurską mają znaczenie dla astrobiologii, Ponieważ one nas uczą, jak identyfikować te ślady inteligentnego życia na innych planetach, czy na przykład za pomocą paleontologii, bo głębsze badania zapisów kopalnych mogłyby wykazać, czy jakkolwiek anomalia w przeszłości geologicznej mogły być związane z działalnością inteligentnych istot. Podsumowując pokrótce ten temat, to powiem, że ta hipoteza sylurska prowokuje do myślenia o historii Ziemi w sposób, który wykracza poza nasze takie tradycyjne ramy czasowe. No i choć nauka jest bezlitosna w kwestii braku dowodów, to idea ta zachęca do dalszych badań i refleksji nad naszą własną cywilizacją. Może to nasze role, może to właśnie naszą rolą jest zostawić ślady, które przetrwają próbę czasu dla przyszłych badaczy. Nie wiem, ciekaw jestem waszego zdania w komentarzach. Wrzućcie coś i też zachęcam do przeglądania tego, tej playlisty Zjawiska Nadprzyrodzone. Tam znajdziecie sporo ciekawych materiałów z Olkiem Czeszkiewiczem. Myślę, że osoby zainteresowane tym tematem będą zadowolone z tego.